Kontynuujemy temat iloczynu wektorowego. W poprzednim filmiku powiedzieliśmy sobie po pierwsze, jak się wyraża długość wektora będącego wynikiem tego iloczynu wektorowego dwóch wektorów A i B. Oprócz tego zastanawialiśmy się nad kierunkiem tego wektora. Tutaj mamy jego długość, to jest jego kierunek. I powiedzieliśmy sobie, że kierunek wektora będącego iloczynem wektorowym dwóch wektorów jest wyznaczany przez regułę prawej dłoni. Czyli ustawiamy, rozczapierzamy nasze trzy palce, kciuk, palec wskazujący i palec środkowy w taki sposób, że tworzą one wszystkie między sobą kąty proste. Muszą to być palce prawej ręki, bo inaczej się nie zgadza. Inaczej jest wszystko na odwrót. I jeśli ustawimy naszą rękę w taki sposób, że palec wskazujący, oczywiście cały czas trzymając palce w tej pozycji, gdzie wszystkie palce są prostopadłe do siebie, i ustawimy palec wskazujący wzdłuż pierwszego wektora w iloczynie, w tym wypadku wzdłuż wektora A, a palec środkowy wzdłuż wektora B, to wtedy nasz kciuk będzie wystawał w takim kierunku, że będzie pokazywał dokładnie to, jak skierowany będzie ten wektor, który otrzymamy w wyniku. Tak? I teraz pytanie, jeśli to nam wyznacza iloczyn, kierunek iloczynu wektora A razy B, to jak wyrazić taki iloczyn wektorowy, gdzie zamieniamy miejscami po prostu te dwa wektory. Mamy te same dwa wektory, tylko zamieniamy je miejscami w iloczynie. No to możesz się przekonać samodzielnie, jakoś się gimnastykując ze swoją ręką, ale jeśli odwrócisz swoją rękę tak, żeby palec wskazujący był wzdłuż tego wektora, wzdłuż wektora B, a palec środkowy wzdłuż wektora A, to okaże się, że wtedy kciuk pokazuje dokładnie w przeciwnym kierunku. A stąd wniosek, że jeśli zamienimy kolejność tych wektorów w iloczynie, to wtedy otrzymamy minus to, co byśmy otrzymali w tej pierwotnej kolejności. Nie mam talentu do rysowania ręki, jak to zresztą można było zauważyć w poprzednim filmiku, także nie będę próbowała tego narysować, ale można się przekonać, że to faktycznie tak będzie. A teraz przypomnijmy sobie wzór na iloczyn wektorowy, albo nawet lepiej sobie go przepiszmy. Jeszcze raz, mamy tak A razy B, dwa wektory, mnożymy przez siebie, to jest tak, długość wektora A razy długość wektora B razy sinus kąta między nimi. No i może teraz, ponieważ już sprawę kierunku sobie wyjaśniliśmy, to może weźmy teraz tylko długość tego wektora. I jest ona wyrażona w ten sposób. I teraz co to jest, skąd ten sinus? Co on oznacza? Otóż narysujmy sobie jeszcze raz dwa wektory, wektor A i wektor B. I teraz, żeby było krócej, oznaczmy sobie to, tą długość przez takie zwykłe A, bez żadnej kreseczki, a tą długość oznaczmy sobie przez B. I wówczas długość tego iloczynu wektorowego to będzie po prostu A razy B razy sinus kąta między wektorami. Razy o ten sinus tego kąta. I powiedzmy sobie teraz, że mnożymy, że grupujemy sobie te składniki w taki sposób, że mnożymy A razy coś takiego, B razy sinus teta. Co to jest B razy sinus teta? Zauważ, że B razy sinus teta to jest długość o takiego wektora, który mamy tutaj, prawda? Bo sinus to jest, bo sinus danego kąta, tak? Jeśli tutaj mamy kąt prosty, to jest długość przeciwległej do kąta przy prostokątnej podzielona przez długość przeciwprostokątnej. Więc to, ten odcinek ma długość dokładnie B razy sinus kąta teta, prawda? A jeśli sobie to przeniesiemy tak równolegle o tutaj, to taki wektor, oznaczmy go sobie B ze znaczkiem prostopadły, czyli rzut tego wektora B na kierunek prostopadły do wektora A ma długość dokładnie B razy sinus kąta między tymi dwoma wektorami. A jeśli sobie to pogrupujemy inaczej, przeniesiemy sobie tego sinusa tutaj i będziemy mieć A razy sinus kąta teta razy B, to wtedy znowu mamy dokładnie taką samą, bardzo podobną sytuację, czyli konkretnie mamy tak, A razy sinus kąta teta to jest długość o tego odcinka, jeśli tutaj będziemy mieli kąt prosty, tak, A razy sinus kąta teta. No i ponownie, jeśli sobie to tak równolegle przeniesiemy tak, żeby było zaczepione tutaj, to to będzie rzut wektora A na kierunek prostopadły do wektora B. Nazwijmy sobie znowu ten rzut A prostopadłe i jego długość to będzie właśnie A razy sinus teta, czyli możemy powiedzieć tak, że jeśli mnożymy dwa wektory przez siebie wektorowo, to bierzemy długość jednego wektora razy długość drugiego wektora zrzutowanego na kierunek prostopadły, ale który wektor jest który, tutaj nie ma znaczenia. O, tutaj jeszcze mamy oczywiście ten wersorek oznaczający kierunek, ale równie dobrze możemy zamienić te dwa wektory rolami, tak? Możemy mnożyć długość rzutu wektora A
na kierunek prostopadły do wektora B razy długość wektora B. I tutaj teraz to nam trochę wyjaśnia też, dlaczego jeśli dwa wektory są do siebie równoległe, tak, tutaj mamy wektor A i równoległy do niego w tej samej, wzdłuż tej samej prostej leżący wektor B, no to wtedy jak weźmiemy kierunek prostopadły, ten sam dla jednego i drugiego wektora, mamy ten sam kierunek prostopadły, to rzut wektora B na kierunek prostopadły do A jest równy 0, tak? Składowa wzdłuż kierunku prostopadłego jest równa 0, zarówno w przypadku wektora B, jak i w przypadku wektora A, dlatego ten wynik będzie wtedy równy 0. No, to myślę, że to jest maksymalna ilość informacji, jakie można wyciągnąć z takiego wzoru na iloczyn wektorowy, ale chciałabym Ci pokazać jeszcze jeden wzór i jeszcze jeden sposób obliczania iloczynu wektorowego. Może on Ci się podobać lub nie, ale czasami jest przydatny. Mianowicie pokażę Ci, jak to się robi przy pomocy składowych poszczególnych wektorów. Mamy wektor A o składowych AX, AY i AZ. Tak, wzdłuż trzech osi układów współrzędnych x, y, z. I mamy również wektor B, który także ma trzy składowe. No i przy pomocy tych składowych możemy wyrazić iloczyn wektorowy tych dwóch wektorów. Otóż tak, w wyniku otrzymamy jakiś tam wektor C o składowych w tym samym układzie współrzędnych, no składowe cx, cy i cz. I teraz jak można te składowe obliczyć? Więc technika jest taka, że zapisujemy sobie takiej, można odpowiedzieć w takiej tabelce. Pierwszy rządek zostawiamy wolny, zaraz powiem, co tam wpiszemy. A teraz piszemy tak, składowe wektora A. W drugiej linijce piszemy składowe wektora B. Przepraszam, w trzeciej linijce, bo w pierwszą zostawiamy wolną, w drugiej piszemy składowe wektora A, a w trzeciej składowe wektora B. A co piszemy w pierwszej linijce? No więc w pierwszej linijce napiszemy sobie wersory wzdłuż poszczególnych osi. Tak, wersor, czyli taki wektorek jednostkowy pokazujący wzdłuż osi X. Tutaj wzdłuż osi Y, aha, dziobki. Zwyczajowo piszemy dziobki, a tutaj wersor wzdłuż osi Z. Tak, i taką tabelkę, w takiej tabelce sobie to napiszemy między takimi kreskami, to takie coś, taki zapis oznacza, że my musimy te symbole ze sobą powymnażać i pododawać w specjalny, bardzo specjalny sposób. Zaraz powiem w jaki. Otóż tak, chodzi o to, że to razy to razy to mnożymy i dodajemy do tego to razy to razy to i to razy to razy to, to wszystko dodajemy z plusem, natomiast z minusem to razy to razy to, to razy to razy to i to razy to razy to. Tak to wygląda bardzo skomplikowanie i nikt tego nie pamięta, ale dużo łatwiej jest, jeśli się cyklicznie dopisze jeszcze raz te dwie kolumny. I teraz tak, z plusem mnożymy to razy to razy to, to razy to razy to i to razy to razy to, tak? A z minusem mamy to razy to razy to, to razy to razy to, to razy to razy to. W ten sposób. I teraz co my wiemy, że ten wektor C, który miał nam tutaj wyjść, to jest tak. Wersor w kierunku x razy składowa cx, dodać wersor w kierunku osi y razy składowa cy, dodać wersor w kierunku osi z razy składowa cz, tak? To teraz pozostaje nam, żeby się dowiedzieć, jakie są te składowe. Musimy zobaczyć tak, co stoi przy wersorze ex. A tutaj widzimy, mamy tak, ay razy bz i odjąć, bo tutaj to, co na czerwono jest z minusem, az razy by. Teraz przy wersorze ey mamy az razy bx z plusem, a z minusem ax razy bz. Dobrze, a teraz zobaczmy, co przy wersorze ez. Tutaj mamy tak, z plusem ax razy by, to mamy tutaj, ale również tutaj, a z minusem mamy ay razy bx. No i to jest być może taki bardzo techniczny sposób, ale jeśli chwileczkę poświęcisz na to, żeby sobie ten wzór przeanalizować, to zauważysz na przykład, że jeśli będziemy liczyć iloczyn wektorowy z zamienionymi wektorami b razy a, to nam rzeczywiście wyjdzie dokładnie to samo, co w iloczynie a razy b, ale ze znakiem minus. I szereg różnych innych własności też można na podstawie tego wzoru wnioskować, ale to zobaczymy na przykładach i może w wolnej chwili możesz sobie samodzielnie to również zobaczyć.